jedziemy dalej, panowie. Kolejny temat na dzisiaj to gruby temat, który grzeje ostatnio mocno opinię publiczną, bo Onet Plejada, to taki pudelek tylko Oneta, pisze: Filip Heiser przerwał milczenie w sprawie afery z jego fundacją. Moje marzenie zostały zabite. Nie, żebym tutaj czytał z jakąś emfazą, więc jakby będę starał się jak najbardziej tu obiektywnie czytać. Fundacja Taka Akcja prowadzona przez Filipa Heisera jest posądzona o niewypłacenie obiecanej pomocy finansowej w wysokości 350 tysięcy złotych na leczenie chorego dziecka. Z informacji przekazanych przez fundację wynika, że zaistniały pewne kwestie o charakterze formalno-prawnym, które są obecnie przedmiotem wewnętrznego i prokuratorskiego postępowania. Głos w tej sprawie zabrał sam Filip Heiser, który powiedział, prezenter podkreślił, że zrobił wszystko, co mógł, aby pomóc choremu na autoimmunologiczne zapalenie mózgu dziecku. W swoim wpisie Heiser poinformował, że przekazał matce chłopca, pani Monice, nie tylko pieniądze na leczenie go wszyjkiego i mieszkanie w pobliżu kliniki, ale również bilety lotnicze w klasie biznes. Podkreślił, że dzięki jego zaangażowaniu udało się zebrać ponad 1 milion na leczenie chorego chłopca. Dodał, że w pewnym momencie zorientował się, że jego fundacja, która i tak dalej, stała się fundacją jednej osoby. Filip Heiser w swoim wpisie wyraził przekonanie, że został oszukany, a jego fundacja okradziona. Prezenter podkreślił, że sprawę zgłosił do prokuratury i regularnie stawia się na przesłuchania na policji. Dodał również, że fundacja nie jest jedyną, która aktualnie nie wypłaciła pani Monice środków. No i teraz, panowie, co myślicie na ten temat? Dlatego, że temat bardzo mocno grzeje opinię publiczną ostatnio. I mamy z jednej strony wielbicieli pana Heisera, który tam się tutaj mocno broni. Z drugiej strony mamy ludzi, którzy pana Heisera może niekoniecznie lubią i tutaj jakby posądzają go o to. Zresztą to taki, myślę, że jest główny przekaz w mediach, że no właśnie nie wypłacił temu dziecku 350 tysięcy złotych na leczenie. No i ta matka ma teraz kłopoty. Co w ogóle myślicie na ten temat? Pan Heiser ma markę pewną. Umówmy się, że tak należy na to spojrzeć. Tą marką jest jego imię i nazwisko. Jeżeli wpada w jakikolwiek konflikt z kimkolwiek, na jakikolwiek temat, pierwsze co ktoś będzie próbował szturmować, to jego nazwisko. Pójście przez kobietę z chorym dzieckiem do gazety typu Fakt zawsze skończy się, że pan Heiser będzie oszustem, nie wypłacił pieniędzy i tak dalej, i tak dalej. Trudno będzie takiej osobie jakkolwiek się bronić, a podejrzewam, że ma rację. I nie biorę tego tylko jakby z kosmosu, tylko wiem, jak działają ludzie, bo ja byłem w podobnej sytuacji prowadząc firmę pożyczkową, gdzie dokładnie tak samo to działało. Jestem biedny, jestem chory, to tamto, siamto i się nagle zaczyna nagonka. Ale tak naprawdę dajmy temu czas, poczekajmy rok, dwa, trzy, pięć i poczekajmy, jak się skończą te dochodzenia prokuratorskie. I będziemy czytać, że pan Heiser jednak zrobił wszystko, co w jego mocy, co mógł zrobić najlepszego, a okazało się, że był wprowadzony w błąd. Trochę też mi go szkoda, bo jego życie prywatne jest dość, umówmy się, nie do końca szczęśliwe, a pomimo tego chciał komuś coś pomóc i nagle okazuje się, że jak się bierze kilka srok za ogon, to nie wszystko jest w stanie wyjść. Jeżeli tu skupiono się na pomocy jednej osobie, to nagle okazuje się, że istnienie takiej fundacji w ogóle nie ma sensu w momencie, kiedy są wstrzymane jakiekolwiek płatności. Ale też należy zobaczyć jeszcze na jedną kwestię. Ile jest oszustów naokoło nas, którzy chcą żerować na jakichś darmowych pomocach, pieniążkach. I efekt jest taki, że pewnie pan Heiser sobie myśli, po co mi to było? Po co ja w ogóle chciałem pomagać komukolwiek, cokolwiek robić? Przecież to się nie opłaca. Ja jeszcze skończyłem z nerwami dodatkowymi i stresami, prokuraturą na głowie, co nie było mi do niczego potrzebne. Także mimo tego, że ja jakby sympatią do niego nie pałam, żeby tu była jasność, to ja stoję, jak to się mówi ostatnio modnie, murem za Heiserem. Ja powiem tak, ja też nie jestem fanem pana Heisera, zdecydowanie. Natomiast też badałem tą sprawę pod kilkoma kątami, czytałem kilka artykułów i rzeczywiście tam wychodzi na to, że jakaś pani troszeczkę go nacięła jakby na to wszystko. A to tak jak ty mówisz, ty też miałeś takie doświadczenia. Rozmawialiśmy o tym kiedyś w podcaście Twój pierwszy milion, gdzie Łukasz był zaproszony jako przedsiębiorca. Polecam, jeśli ktoś chce sprawdzić, to sobie przesłuchać tą historię. No i faktycznie bardzo dużo ludzi też zbiera tego typu pieniądze. Tam przecież była słynna akcja na malucha, na samochód dla pani Szydło, tak? Co w wypadku z jej kolumną samochodów urzędowych się ktoś zderzył i zbierała potem wszystko, zahachmęcił całą kasę podobno. Także tego typu akcje bardzo często mają miejsce. No to może Przemek, ty powiesz jako też przedstawiciel mediów, jako redaktor, jak to jest, jeśli chodzi o takiego typu sprawy. Bardzo bym powiedział jako PR-owiec, że zderzenie celebryty z matką, która walczy o życie swojego dziecka, jest nie do wydania. Z góry jest już po prostu. I tak, i zgadzam się, że warto
poczekać, bo z tego, co można przypuszczać, chodzi o koszty prowadzenia fundacji, że część wpadł, które zebrał Heizer, muszą przeznaczyć na funkcjonowanie swojej fundacji. Tak samo działają wszystkie te portale, które zbierają te zbiórki internetowe, te fundusze, one też muszą siebie jakoś finansować. Z drugiej strony nie dziwię się, że matka, która walczy o życie swojego dziecka, o zdrowie chłopaka, robi absolutnie wszystko, co może zrobić, żeby rozgłośnić, nagłośnić, a też go ratować. Bo tam chodzi o to, że jest w trakcie leczenia, jeżeli tych pieniędzy nie otrzyma, leczenie ma się skończyć i chłopak wraca do Polski bez zakończonego procesu leczenia. Więc poczekamy, co się stanie, biorąc pod uwagę, że ta sprawa ciągnie się także w kilku innych fundacjach, coś jest na rzeczy, co niekoniecznie jest winą Heizera i jego fundacji. Zakładam, że tak jak mówi Łukaszu, zrobił wszystko, co było w jego mocy, zrobił to w dobrej intencji. Nie sądzę, żeby chciał się podpomować na tragedii matki z dzieckiem, zwłaszcza, że sam ma swoje przejścia. Więc ochońmy i popatrzmy, co się będzie w tym temacie dalej działo. Czyli co, murem za Heizerem? Murem za spokojem, nie? Ale też jestem w stanie zrozumieć determinację matki. Nie rozumiem. Ja nie rozumiem. Nie wykorzystałbyś w tym momencie takiej sytuacji. Słuchaj, jeżeli wiem, że jest coś na rzeczy, to nie szukałbym rozgłosu w fakcie, mówiąc, że ty mi dałeś tyle pieniędzy, a teraz jesteś złodziejem. Na pewno bym tego nie zrobił. Mhm. Bo w ten sposób zamykam ostatnie drzwi, które jeszcze są na przykład uchylone. Jeżeli jest jakiś problem, starałbym się go wyjaśnić, dostarczyć dokumentację, cokolwiek, na czym ten problem polega, starałbym się to jakoś ogarnąć, a nie atakować rękę, która karmi. Przecież to się szybko kończy. Wiemy, że sprawa jest, że nie wiemy właściwie nic poza zarzutami, poza obroną i nie wiemy, jakie są szczegóły, więc nie wiemy, jaka była dokumentacja dostarczona, nie wiemy, co tam się dokładnie dzieje. I wciąż trudno mi jest... Tylko, że fundacja to jest instytucja działająca na podstawie statutu. Statut określa, w jakich warunkach można wypłacić pieniądze, jakie kwoty. Mhm. Tam jest na pewno bardzo szczegółowo. Skoro nie wypłaciła, to znaczy, że statut nie pozwala tego puścić. Więc pytanie, czy pan Heizer powinien mieć prokuratora za to, że działa zgodnie ze statutem, czy pani, która z tego, co tutaj wynika, z kilku instytucji pobierała środki, też ma wstrzymane. Mhm. Skoro mamy do czynienia z instytucją taką jak prokuratura, gdzie się coś dzieje, więc na pewno jest postępowanie co najmniej w sprawie, bo nie ma tutaj mowy o postępowaniu przeciwko komuś, ale takie postępowania, skoro mamy tutaj do czynienia z wieloma przesłuchaniami, prędzej czy później staną się sprawami w sprawie przeciwko komuś, czyli jakiś artykuł kodeksu karnego został nagięty przez kogoś. No, w tym wypadku wątpię, że przez pana Heizera, który tutaj jakby o tym głośno mówi. Nie mamy głosu drugiej strony na zasadzie, słuchajcie, tak, prokurator nade mną krąży, bo coś się dzieje. Nie mamy takiego głosu w ogóle. A to pokazuje, że po pierwszym jakimś szale w mediach nagle okazuje się, że ta pani znika i jakby się nie tłumaczy. Pan Heizer się tłumaczy. Co prawda przysłowie mówi, że Wilny się tłumaczy, ale on tam na wstępie tego postu swojego mówi, że wszyscy go namawiali do tego, żeby się nie odzywał, ale wydaje mi się, że słusznie, bo nie ma co szargać czyimś nazwiskiem, nie ma co na to pobłażać i być może będzie takim pierwszym trybem, który pokaże, słuchajcie, nie róbcie tego, bo to się zawsze źle kończy. Być może tak, poczekamy. Dobrze, dobra jest twoja rada, żeby ochłonąć, poczekaj, jak to będzie przebiegało i też w sytuacji, kiedy teraz jest... Prokuratura działa odpowiednio długo na tyle, żeby ochłonąć, ale... Trzech facetów, ja pozwolę się nie odnosić negatywnie wobec tej pani, bo nie znam szczegółów. Okay. A ja też przy okazji tego tematu chciałem poruszyć jeszcze jedną kwestię, dlatego że mówi się, że na niczym się tak dobrze nie zarabia jak na dobroczynności. I znacie pewnie wszyscy, wiecie, są takie fundacje, które internetowo pomagają, jakieś tam się pomaga i tego typu rzeczy podobne. Ja co roku przeznaczam bardzo duże kwoty na jakby działalność charytatywną, przelewam co roku na różnego rodzaju fundacje dużo pieniędzy. Nigdy nie robię tego przez te portale typu się pomaga i tak dalej. Dlaczego? Dlatego, że jakbyście sobie przeczytali, w ogóle to jest genialny pomysł na biznes, nie wiem, czy zwróciliście kiedyś uwagę, to chyba przyszło z Ameryki, jak wszystko inne. Bo to jest tak, oni praktycznie nic nie robią, robią tylko, no, żebyśmy się dobrze zrozumieli i żebym nie był źle odebrany. Nie robią jakby marketingowo bardzo dużo wokół tematów, dlatego, że te tematy same się noszą. Bo to jest tak, że ludzie najczęściej na Facebooku i w social media przepychają to, że tam się pomaga i różnego rodzaju inne te fundacje zbierają na to, czy na tamto dziecko, czy na jakąś inną sprawę. Ludzie, wiecie, nawet jak nie przeleją tych kilku złotych, to przynajmniej mają to poczucie, że jak ja popchnę to, poszeruję dalej, to przynajmniej tyle dobrego zrobiłem, że inni to zobaczą. I niektórzy po prostu nic tylko nie postują na social mediach, tylko właśnie te się pomaga i tak dalej, i tak dalej. I teraz myk polega na tym, że jakbyście sobie przeczytali regulaminy i cele statutowe, to oni w stosunku do innych fundacji
bardzo dużo pieniędzy biorą dla siebie na cele opłaty działalności. Z jednej strony, no powiedzmy, te koszta są stosunkowo małe, bo nie działają marketingowo, to się samo niesie, a z drugiej strony mamy bardzo wysokie koszta, które jakby oni pobierają, czyli ty przelewasz te pieniądze na to chore dziecko z taką ideą, a w gruncie rzeczy ileś tam procent idzie, proszę sobie przeczytać i sprawdzić, bo tutaj nie chcę jakby siać nieprawdy, więc jakby proszę sobie sprawdzić te regulaminy. Jakaś tam duża część idzie na działalność tej organizacji. Ja nie mówię, że one robią źle. Mówię tylko, że są organizacje na rynku, które 100% pieniędzy przeznaczają na cele. Czyli no, ja staram się właśnie na takie fundacje płacić te pieniądze. Czyli takie, że mam pewność, że 100% moich złotówków, które ja przelewam na cele jakieś tam charytatywne, trafi do tych osób, które tego potrzebują, a nie ta samej fundacji, żeby ją utrzymać. Nie wiem, czy macie jakieś takie zdanie na ten temat? Nie bardzo? Nie, powiem ci szczerze, że fundacje też mają swoje koszty. Ciężko jakby tutaj dyskutować, która robi to źle, która robi to dobrze. Na pewno na rynku mamy co jakiś czas głosy odnośnie tego, kto jak zbiera jakieś awanturki. Ostatnio też słyszałem o fundacji, która takie w sklepach stawia puszki, nie wiem, akwaria i okazuje się, że przeznacza na chore dzieci 5%, a finalnie nic nie przeznacza, bo nikt tego nie sprawdza, nie weryfikuje. No, na pewno trzeba mieć świadomość, komu się pieniądze wysyła. Fajne jest to, że my dalej mamy taki pęd w sobie, że widzimy coś takiego, coś nas rozczula i jednak robimy tam jakiś mały krok, chociażby krok, chociażby czy przekazanie dalej takiej informacji, czy przekazanie 5, 10, 15 zł, to jest wspaniałe, ale rzeczywiście rację tutaj masz, żeby sobie to weryfikować, sprawdzać i jeżeli już mamy jakąś utartą ścieżkę, jakąś fundację, którą widzimy, że raz sparliśmy, jest przez nas sprawdzona, żeby się może tego trzymać, taka podpowiedź.